dobry, gość o X.pl. Proszę Państwa, mam nie mówić, że legenda. Honorowy obywatel miasta Łodzi, ale tak naprawdę talentem świata obywatel, żeby pójść takim cytatem. Pan Michał Urbaniak. Obywatel świata. Obywatel świata, talentem. Będę się tutaj upierał. Okej. Okay. Panie... nie będę mówił panie legendo w takim razie, bo to głupio brzmi. Zapytam najpierw o Nowy Jork. Czy faktycznie tak, jak się idzie nago po Nowym Jorku, to nikt nie zwraca na to uwagi? No, muszę powiedzieć, bardzo mało kto. W piżamie na pewno chodziłem. Tak, i nikt nie zwracał na to uwagi. Nie zwrócił uwagi. Pytam o ten Nowy Jork i zanim pójdę do Milesa Davisa i do Stanów i do pana Kennedy'ego, to zapytam pana o więzienie jeszcze, bo to tak z takich ciekawostek. Szwajcaria chyba nie jest pana ulubionym krajem. Jak to wygląda? Kraj przepiękny, ludzie różni, powiedziałbym, trudni, kwadratowi. Mhm. Na pewno nie jest to sposób życia i pojęcie wolności, jakie ja sobie wyobrażałem jako młody człowiek i jak ją wyobrażam sobie do dzisiaj. Właśnie, co się stało w tej Szwajcarii, gdyby pan mógł powiedzieć? Nie, po prostu Szwajcarzy są za bardzo tacy jak ich zegarki, za dokładni. I za bardzo od linijki, z przesadą. No. Akurat to była sytuacja na granicy, gdzie miałem taki amerykański, nie miałem obywatelstwa amerykańskiego, miałem taki paszport, co się kiedyś nazywało nansenowski, i one były ważne na 2 lata. Od tego miesiąca, kiedy przyjechałem do Europy, mój już był ważny na 2 lata, nie na rok. W związku z tym trochę ci policjanci na granicy szwajcarskiej nie wiedzieli, co prowadzili. I ja, będąc w Szwajcarii, już znając Szwajcarów, bo mieszkałem kiedyś parę lat w Szwajcarii i poznałem, udawałem, że nie mówię po niemiecku, ani nie rozumiem, co oni mówią, ale w pewnym momencie słyszę taką rozmowę, taki starszy, taki doświadczony policjant mówi do młodego, widzisz, ten paszport jest podrobiony. Ja widzę, że będę miał kłopot. Ale jeszcze się pan nie odzywał, tak? Żeby... Nie odzywałem się, tylko po angielsku mówiłem, że no, ładna pogoda. Nice weather. No, w każdym razie zakończyło się, skrócę to, bo zakończyło się rewizją osobistą, badaniem ginekologicznym, plakatem, trzy zdjęcia, tak jak na filmach widzimy, wanted i tak dalej. Kryminalista. Tak. Depozytem wszystkich pieniędzy i dokumentów i tak dalej. No i 7 godzin przesiedziałem, w końcu zastanawiali się, co zrobić. Dowiedzieli się. Na szczęście z oknem czytałem, że tak, więc klaustrofobia to nie musiała okna, ponieważ mam naturę klaustrofobiczną, także bardzo to przeżywałem i prosiłem w pewnym momencie, ponieważ przyjechałem do Szwajcarii na nagranie, to poprosiłem, czy mogą mi skrzypce dać, to ja się poćwiczę przed nagraniem. No tak, dla artysty to muzyka najważniejsza. Oczywiście oszalał. By się bali, że coś, że jakiś przestępca sobie coś skrzypcami zrobi, nie wiem, na strunie się powiesi albo coś. Koniec końcem takich przygód było wiele w Szwajcarii, różnych. Nieraz trzeba było jeszcze przedtem, jako Polacy wyjeżdżający za granicę, przyjeżdżaliśmy często do Szwajcarii i na przykład przez jedno wejście granicy nie wpuścili nas, dlatego że krzesło do organów Wojtka Karolaka, które było z plastiku, ale było śliczne, bo Wojtek ma piękny gust, wyglądało na antyk. W związku z tym z antykiem nas nie puścili. Ale polska pomysłowość sprawiła to, że pojechaliśmy 2 ulice dalej następnym wjazdem. Tam nikt nie zauważył tego krzesełeczka. No takie różne rzeczy, a propos Szwajcarii. Ja tak celowo zapytałem pana, żeby nie od razu wkraczać na pole muzyki, takich ciekawostek. A to wszystko jest muzyka. Wszystko to jest muzyka, tak? To jest życie, tak? Które jakby inspiruje do muzyki. W Stanach również jakoś tak nie za ciekawie miał pan w pewnym momencie ze względu na loterię pewną, tak? Jak na piramidę. Na piramidę finansową. To nie było Amber Gold, ale to było takie prywatne Amber Gold. Ktoś mnie namówił, że coś jest takiego, że można pieniądze wygrać, to by się nazywało samoloty. Po prostu wkładało się, co pamiętam, $1200 i za jakiś czas się było załogą, potem się, było się pasażerem, potem załogą, te 8 pasażerów, tak? I potem na końcu, każdy, prawie każdy wygrywał. Ja nawet się nie zastanawiałem, ale ponieważ dużo przyjaciół grało, to też zagrałem, no i w pewnym momencie wygrałem. No i dwóch młodych osobników się zgłosiło do mnie,
Ja bym nawet te pieniądze oddał, ale mieli pretensje i zamiast do mnie, personalnie po prostu, powiadomili, że idą na policję. No ja mówię, poczekajcie, nie było tego, ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest zakazane. Naprawdę, raczej zajmowałem się muzyką, no ale tak wielu przyjaciół w to grało, to też zagrałem. Mhm. Ale też no, były zdjęcia później i też Nie, tak źle nie było. Nie, ale parę godzin siedziałem też za szybą. I pozwolono mi adwokata i adwokat mi kosztował więcej niż ta pseudowygrana. Jeszcze oddałem tym młodym osobnikom, którzy rzeczywiście byli w potrzebie, także wszystko się czyli honorowo. Zakończyło się pozytywnie. Pozytywnie. Zapytam o spotkanie z panem Kennedym. Czy pamięta pan, jak to wyglądało, jakie pan ma wspomnienia z tamtego czasu? To było w 1962 roku byliśmy jako najlepszy zespół zza żelaznej kurtyny, najlepszy zespół jazzowy. I między innymi Zbyszek Namysłowski, to był zespół Andrzeja Trzaskowskiego, Adam Jędrzejowski, Roman Guciodylong, Trzaskowski, Zbyszek i ja. No i pamiętam, że było wielkie, ponieważ to fundował Departament Stanu, nas zaprosił na 2 miesiące wycieczki jazzowej po Stanach. Tak, pan był za żelaznej kurtyny, prawda? Pan był też z tego bloku socjalistycznego, więc to chyba wielkie wydarzenie. No, wielkie wydarzenie, tak, ale byliśmy bardzo zaopiekowani i bardzo dobrze traktowani. No i byliśmy między innymi zaproszeni na sekretarz stanu Dean Rusk, zaprosił też nas między innymi na wielkie takie party do domu, to nie było w Białym Domu, ale to było w wielkim takim budynku. Pałacu, budynku urzędowym. No i tam witaliśmy się z wszystkimi. Osobiście nie z samym prezydentem Kennedym, ale właśnie z sekretarzem stanu Dean Ruskiem. I pamiętam, ponieważ ja nie mówiłem słowa po angielsku, natomiast znałem tytuły utworów, które grałem. Wszyscy mówili how do you do, how do you do. A pan tymi tytułami, tak? A ja mi się przejęzyczyło i powiedziałem high fly, wysokich lotów. To obiegło pod całą prasę amerykańską, że najmłodszy członek zespołu polskiego przywitał sekretarza stanu. A sekretarz stanu to zdaje się podobna funkcja, tak jak tutaj prezydent i premier. Tak. A propos takich językowych spraw związanych z angielskim, to wiem, że też Miles Davis określił w pewnych dosadnych słowach pana talent i pana osobę, tak? Gdyby pan mógł przytoczyć, jak w ogóle współpraca przebiegała z Milesem Davisem? W ogóle to taki życiowy romans, bo będąc w szkole, miałem, jako jeden z pierwszych w klasie, miałem jazzową płytę. Był to Louis Armstrong. No i wszyscy mi zazdrościli tej płyty. Wtedy pensja miesięczna była 1500 złotych, a płyta kosztowała 3,5, żeby mieć za amerykańską płytę jazzową, to tyle trzeba było dać, dobrą. No i któryś z kolegów mówi, dostałem coś od brata z Londynu, bo mieszka jak brat, tam mówi jakąś płytę, jakiś Miles Davis, mówi coś, mówi, ale nie podoba mi się. Mówię, pokaż. No, posłuchałem, mówię, to co, mówi, zamienisz się? Zamieniłem się, dałem Armstronga, dostałem Milesa. I od tego czasu jestem do dzisiaj zakochany w tym człowieku i właściwie jego muzyce. On później pana wybrał do współpracy. No właśnie, no i potem się to tak zbiegło, że kilka razy się widzieliśmy. Pierwsze spotkanie odbyło się prawie bez słów. To jak w Montreux grałem na festiwalu, dostałem tam nagrodę Grand Prix i trochę odwagi już dostałem i podszedłem do niego i patrzałem, ja tak w końcu powiedziałem love you, on tak spojrzał. Trzy razy się z nim spotkałem. Tak, za trzecim razem spotkałem się w ten sposób, że on po prostu wziął mi cały zespół do siebie, jak zrobił nowy zespół, całą sekcję rytmiczną. Marcus Miller, Lenny White, Bernard Wright. No i, a ja byłem wtedy w Kalifornii i zadzwoniłem, będąc w Kalifornii, zadzwoniłem do producenta słynnego jazzowego Tommy Lipoma. Okazuje się, że on się przeniósł z Kalifornii do Nowego Jorku. I sekretarka mówi, dobrze, że dzwonisz. To się rzadko zdarza a propos, żeby zadzwonić do szefa wytwórni płytowej i mówi, dobrze, że dzwonisz. No tak. No. To znaczy, z reguły człowiek jest petentem w takiej sytuacji, a tutaj mówi, to my cię szuka. Więc zadzwoniłem do Nowego Jorku i mówię, jestem w Kalifornii. Mówi, to przyjeżdżaj natychmiast do
Nowego Jorku, bo Miles znaczy na nowo nagrywa płytę i chce zaprosić mnie na jego płycie. Mhm. A jak to się stało? Widział się w telewizji i powiedział: Get me this fucking Polish fiddler, he's got the sound. Tak, dla wszystkich, którzy nie znają angielskiego, odsyłamy do słowników tak języka angielskiego. No jest ta, reszta jest historia. No po prostu rzeczywiście i Weather Report, i Miles brał. Ja miałem zawsze bardzo młode talenty, młode zespoły i jak to trochę dorosło, to odchodzili do, albo grali i ze mną, i z Milesem. Na przykład ta płyta Tutu, na której grałem, to 4 miesiące przed płytą graliśmy jeszcze koncert w tym samym składzie, w którym nagrywaliśmy płytę. Także się czułem tak, jakbym grał moją płytę z moim zespołem. No tak. Zapytam pana o tą kwestię, jak to się stało, że pan się znalazł w Stanach? Zamiast być tutaj w Polsce, być w wojsku, czytałem o garniturze padaczkowym, w którym, który uratował pana od wojska, tak? Tak jest. Tak jest? No i studia muzyczne też. Mhm. I od dziecka myślał pan o Stanach? Znaczy od pewnego momentu? Miałem 15 lat po obejrzeniu paru filmów, już po zakochaniu się w muzyce jazzowej postanowiłem, miałem stypendium do Davida Oistracha, to był wielki, słynny skrzypek wtedy i pedagog i wirtuoz, ale mama była szczęśliwa, że pojadę do Moskwy na studia, powiedziałem, ja nie pojadę do Moskwy, ja będę do Nowego Jorku, nawet nie do Stanów, ten Nowy Jork był taką mekką. Tak, bo to jest jednak ta muzyka jest tam najbardziej żywotna i najbardziej energiczna. I intensywny czas na pewno wtedy, który przypłacił pan zawałem w wieku 29 lat, tak? Zgadza się? No tak, ale to było przed Nowym Jorkiem. To było dążenie do Nowego Jorku. To była ciężka praca. 12 lat mi zajęło, żeby... Nie wiedziałem jak, a wiedziałem, że się dostanę i raptem dostałem właśnie tą nagrodę w Montreux. Mm-hmm. Grand Prix nagrodą było stypendium do Berklee School of Music w Bostonie, do którego nigdy nie poszedłem, ale to wykorzystałem jako wizę, jako wjazd do Stanów. I to było spełnienie marzeń. Tak jest. Zapytam pana o kobiety jeszcze, bo jest Proszę pan w bardzo. Tym momencie szczęśliwym człowiekiem, który ma... Nie chciałem używać tego słowa. Ja też nie. Szczęśliwym człowiekiem, który ma czwartą żonę. Tak, nie będziemy tutaj... Ale ma pan bardzo dobre relacje ze wszystkimi poprzednimi kobietami w swoim życiu. Myślę, że wiele osób powinno się uczyć od pana tego, chyba jak radzić sobie z takimi sytuacjami życiowymi, uczuciowymi. Bo to się tak wydaje, takie niby mało ważne, ale tak naprawdę chyba bardzo ważne. Ja uważam, że w ogóle w edukacji szkolnej jest dużo błędów. Jeśli chodzi o te sprawy, są pomijane. Tak, nie potrafimy sobie radzić, tak? Ze zerwaniem. Na przykład, takie tam proste przykłady, że powinno się w szkole tłumaczyć, że na przykład że w każdym małżeństwie gdzieś kobieta przy okresie powiedzmy około 40 ma taki pewien moment zastanowienia się, czy to, czy to nie to, czy jeszcze kobieta, spojrzy się w lustrze. Ale mężczyzna też chyba ma ten kryzys ten, wieku średniego. Tak, właśnie chyba trochę później. Tak jest. To takie pewne rzeczy. A poza tym komunikacji się nie uczymy. Na przykład w ogóle mam pretensje do, powiedziałbym, porównanie z Ameryką, tuż w tym nie tylko Nowym Jorkiem, z Ameryką, Europa. W Europie jest trudniej z komunikacją międzyludzką, a w Polsce bardzo trudno. Komunikacja to znaczy prawdziwe komunikowanie, prawdziwe porozumienie, emocje i mówienie rzeczy wprost, nie obok, nie z tyłu. Po prostu to jest komunikacja. A w Stanach jest lepiej, jest zdecydowanie. Jest lepiej. Po prostu powie, nie lubię cię, stary, ale to nie znaczy, że masz się na mnie gniewać. Nie lubię cię. Jakoś tak jest. A i to drugi mówi, akceptuję to. Idzie mi się kiedy kawa następna, no jest okej. Tak, a w Polsce to są takie jakieś... Ten mnie nie lubi, to ja mu to, ten mu tamto. To jest bardzo duża różnica i uważam, że to jest fantastyczne, co jest. To powinno się w szkole uczyć, takie rzeczy. Bo potem ludzie chodzą, no w tej chwili jest te terapie są modne, także... Tak, ale to już jest po fakcie, prawda? Często tak to jest. Tak? A te relacje powinniśmy dbać o to wtedy, kiedy są. No a jeśli chodzi o małżeństwo, powiem tak. Nie mogę narzekać. Spotkałem w życiu naprawdę bardzo dobrych ludzi płci odmiennej, a przyznam, że życie z muzykiem nie jest łatwe, dlatego że taka teoria mi się na ten temat ułożyła. Mi się wydaje, że to ma bardzo duży wykop praktyczny,
że pierwsze 7 lat jakiegoś takiego związku to się ludzie starają. Jest entuzjazm, a poza tym nie jest dużo podróży, atrakcji, wszystkiego. I po pewnym czasie kobieta, powiedzmy te przysłowiowe 7 lat, szuka stabilizacji. A co muzyk robi? Muzyk jedzie dalej. Ja 60 lat żyję w podróży. Hotele. To jest fajne na początku, bo to są te podróże, widać nowy świat. Chociaż ja nie widziałem tyle, co moje żony. Musiałem odpocząć przed graniem, grać i tak dalej, a one sobie fruwały od Kuwejtu do Tokio i tak dalej. Wszystko było fajnie. Ale w pewnym momencie gniazdko trzeba ubić, a przysłowiowy misio jedzie dalej. No i to, generuje problemy. Generuje problemy i to trudno kompromis. Albo stać się profesorem muzyki, ustabilizować się, czego nigdy nie zrobiłem, nie zrobię i nie mogę zrobić. Albo jednostką twórczą, która poszukuje cały czas. Albo jadę dalej i płacę cenę. No, bo to niestety żal, bo to za każdym razem jest ból, za każdym razem jest komplikacja. Ja też tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z Paczesem, który też miał parę tego typu przygód. Mówi, że za każdym razem też coś się okończyło zmianą, nie mówiąc o zmianie miejsca zamieszkania, to jeszcze utratą instrumentów czy tam różnych rzeczy, bo to drastyczna zmiana domu, odejścia z rzeczy w przechowalni bagażu, które trzeba było opłacać, tutaj mieszkanie, nie wiadomo co dalej z życiem. No dużo, dużo ciekawych przygód tam się wiąże z taką zmianą. Właśnie, dużo ciekawych przygód, proszę Państwa, ja mógłbym z Panem rozmawiać bardzo długo, bo bardzo dużo wiem i chciałbym jeszcze więcej się dowiedzieć, ale niestety tutaj wokoło mówią, że już trzeba kończyć, tym bardziej, że będzie Pan potrzebował chwili przerwy i za chwilę będzie koncert. Bardzo dziękuję za rozmowę, naszym gościem był Pan Michał Urbaniak.